Jakby nie Zofiówka i sztab, to przypuszczam, że po dzień dzisiejszy siedziałbym w domu, bo odzewu sanepidu nie ma jakiegokolwiek. Te słowa jednego z górników, który powrócił do pracy po kwarantannie, najlepiej opisują akcję Powrót do pracy, jaka od 22 czerwca prowadzona jest w kopalni Borynia Zofiówka, a którą objęci są także pracownicy ruchu BZIE. Do tej pory udało się przyspieszyć powrót do pracy ponad 1100 pracowników, a liczba ta z każdym dniem rośnie. Ani sanepid sam nie załatwi za nas problemu, ani my bez sanepidu tego problemu nie rozwiążemy. W związku z tym postanowiliśmy wprowadzić taką akcję powrót do pracy, gdzie postanowiliśmy we ścisłej współpracy ze służbami sanepidu i tutaj też wojewody aktywniej przyczynić się do tego, żeby pracownicy mieli szansę szybciej wrócić do pracy, bo mieliśmy sygnały, że ten pobyt w domu na tych kwarantannach wpływa na tych pracowników bardzo destrukcyjnie. Zresztą myślę, że to Państwo zresztą wszyscy mogą sobie wyobrazić, jak to generalnie wygląda. Akcję Powrót do pracy przygotowano w ten sposób, by pracownicy kopalni mogli liczyć na wszechstronną pomoc. Myślę, że bez pomocy kopalni byłoby ciężko cokolwiek załatwić, ponieważ brak kontaktu ze strony sanepidu uziemia wszystkich po prostu. Dopiero jak to tutaj ruszyło, to można powiedzieć, że naprawdę zaczęło coś się dziać i te wszystkie sprawy zaczęły iść do przodu. Najważniejsza była informacja. Dlatego uruchomiono w kopalni specjalną platformę, gdzie pod 3 numerami telefonów oraz poprzez skrzynkę mailową udzielane są górnikom potrzebne informacje. W momencie, kiedy się do nas dodzwonią, udzielamy informacji, co mają zrobić, jak się zachować i powiedzmy, kiedy przyjdzie wymazobus. By przyspieszyć terminy badań zleconych przez sanepid, sztab kryzysowy wynajął wymazobus badający górników i ich rodziny. Testy wykonywane były też na terenie kopalni w formule drive-thru. Na chwilę obecną mamy wykonanych około 6 tysięcy wymazów pracowników i rodzin. By wyniki badań szybko i bez problemu trafiły do górników, do pomocy stacjom sanepidu w Wodzisławiu, Rybniku, Cieszynie i Tychach oddelegowano pracowników kopalni. Warto podkreślić, iż pracowali oni tam także w sobotę i w niedzielę, a wszystko po to, by przyspieszyć procedurę powiadamiania górników o kolejnych terminach badań i ich wynikach. Korzyści z akcji są obopólne, jak i dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Pracodawca ma korzyść z tego, że pracownik szybciej wraca do pracy, nie czeka na niego, a pracownik ma korzyść taką, że skraca mu się czas kwarantanny, przebywania w domu i szybciej zarabia pieniądze.